kalkulator Flex zupełnie na kolejnym warsztacie. Cieszę się, że Państwo dopisali i są tutaj z nami. Dzisiaj gościmy Panią Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich, Panią Martyńską. Witam serdecznie, która będzie przybliżała nam kwestię stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i tego, jak Rzecznik Praw Obywatelskich zapatruje się na kwestię konwencji stambulskiej, której stosowanie w naszym kraju, stosowanie albo i niestosowanie w naszym kraju jest tematem przewodnim naszego uczestnictwa dzisiaj podczas tegorocznego festiwalu Pomyń Rok 2021 na Akademii Sztuk Przepięknych. Nie przedłużając, konwencja będzie taka, że będziemy Pani Rzecznik zadawali pytania, ale Pani Rzecznik, która może nie jest z nimi związana, może oczywiście również kształtować swoje wypowiedzi swobodnie i nawiązywać do tych wszystkich innych kwestii, które Pani Rzecznik uzna za stosowne. Na samym końcu, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to pozwolimy sobie na zadanie kilku pytań. Dziękuję serdecznie. Pani Rzecznik, dlaczego konwencja stambulska stała się przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich? Proszę Państwa, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja może powiem tak, zanim stała się przedmiotem zainteresowania Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, to konwencja stambulska była przedmiotem żywotnym, przedmiotem zainteresowania mojego, zanim weszłam do biura Rzecznika Praw Obywatelskich. A dlatego, że przez wiele lat pracowałam jako dyrektorka Biura Rady Europy i z tego tytułu mieliśmy w różnych biurach Rady Europy zadanie promowania konwencji stambulskiej. Takim momentem przełomowym było to, że pan prezydent Komorowski zdecydował się na złożenie podpisu pod konwencją i włączenie w ten sposób konwencji do systemu prawa w Centrum Praw Kobiet. To muszę powiedzieć i było szczególny gest, czyli było to cenne w Centrum Praw Kobiet. Była pani dyrektor Urszula Nowakowska, pani Draginiana Daszdin, ówczesna dyrektorka Amnesty International i ja zostałam zaproszona z ramienia Rady Europy. I to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, bardzo historyczny, 2015, dokonuje się coś niezwykle ważnego, jeżeli chodzi o walkę z przemocą kobiet. Ale wcześniej, i to będzie też po części odpowiedź na Pani pytanie, wcześniej uczestniczyłam w okropnych debatach w komisji sejmowej nad samym tekstem konwencji, gdzie muszę Państwu powiedzieć, że było to dla mnie pierwsze w 2015 roku zderzenie z Ordo Iuris, ponieważ na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości przybyły młode osoby, prawniczki, okazało się, że to są moje studentki z Ordo Iuris, które kwestionowały zażarcie. To nie była debata, to była walka, to była straszna debata, przypominam sobie. Po stronie rządu występował pan profesor Farnowak, który bronił konwencji, potrzeby ratyfikacji konwencji. Oczywiście, co wtedy było takim przedmiotem kontrowersji, batalii po stronie zarówno PiSu, jak i wspieranego przez Ordo Iuris, to oczywiście płeć społeczno-kulturowa i w ogóle użycie gender. Ja pamiętam, tam językoznawców powoływano jako ekspertów.
żeby wytłumaczyć, co to znaczy gender. Zresztą wtedy na uniwersytecie uruchamiane już były studia gender studies, które się nie tłumaczyły na język polski, tylko nazywały się gender studies. No więc taki był początek. Naprawdę był bardzo trudny ten początek. A po jakimś czasie zostałam zaproszona w 2017 roku. Ja zostałam zastępczynią rzecznika Adama Bodnara. No i oczywiście dla rzecznika Bodnara kwestie związane z konwencją stambulską były bardzo istotne, ponieważ rzecznik Bodnar, czyli rzecznik praw obywatelskich, jest tak zwanym organem równościowym. Zajmuje się problemami równości, szeroko pojętej równości. W związku z tym wszystkie problemy dotyczące na przykład takiej kwestii jak sfera związana z mniejszościami seksualnymi, jak te wystąpienia, o których Państwo słyszeliście, kwestionujące podejmowane uchwały przez władze lokalne, tak zwane słynne strefy LGBT, to jest oczywiście żywotne zainteresowanie i działanie rzecznika. Konwencja stambulska ma szczególne znaczenie, dlatego że z jednej strony mówimy o tym, że przemoc jest cicha, przemoc jest mało widoczna, często nie wychodzi poza granice mieszkania. Przemoc ma różne formy psychiczne, ekonomiczne, fizyczne. Jednocześnie nie mogliśmy wtedy, teraz już trochę lepiej, określić, jak wielkie jest to zjawisko, jak ogromnie poważne jest to zjawisko. I teraz jeszcze Państwu powiem, że bardzo nam pokrzyżowało szybki to, co napisała Fundacja Praw Podstawowych. Otóż Fundacja Praw Podstawowych wydała raport na temat przemocy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. I tam my sytuujemy się bardzo dobrze, to znaczy to zjawisko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest naprawdę bardzo nieznaczące. Ja przeprowadziłam bardzo wiele rozmów i Agencja Praw Podstawowych przyznała, że popełniła wielki błąd, dlatego że nie opatrzyła tego informacją, że przecież jest ciemna liczba, że przecież my nie wiemy, jak wielki jest to. Oni po prostu powiedzieli, że w Polsce przemocy nie ma. I jeszcze dokończę tutaj, jakie były konsekwencje tego. Konsekwencje były bardzo poważne, ponieważ rozpoczęły się negocjacje z funduszami norweskimi i Norwegowie chcieli znaczącą transzę przekazać na walkę z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. I na to znowu zderzyliśmy się w Ministerstwie Sprawiedliwości z Ordo Iuris, które powiedziało, ale jaka przemoc domowa? Proszę zobaczyć, Agencja Praw Podstawowych mówi, że w Polsce jest wszystko w porządku, że prawie że nie ma przemocy. No więc takie to są historie i agencja już wie, że tego nie wolno robić i tak nie wolno podawać w taki sposób danych, zwłaszcza, że Ministerstwo Rodziny potem opublikowało własne statystyki, które wyraźnie świadczą o tym, że ta przemoc jest ogromnym problemem, nie mówiąc o statystykach policyjnych. W związku z tym wiemy, że rzecznik musiał się tym problemem absolutnie zająć. Jest to dla rzecznika problem numer jeden. Dlatego powstał raport alternatywny dla Grevio. Czy może nam Pani coś o tym powiedzieć? Konwencja, tak jak większość konwencji Rady Europy, posiada taki mechanizm
monitorując implementację konwencji. Stworzono grupę ekspertów, grupę GREVIO, gdzie państwo ma raportować, składa sukcesywnie raporty o wdrożeniu konwencji do porządku wewnętrznego. Ale równolegle drugi raport składa Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak jest bardzo często. Mogę tylko państwu powiedzieć, że na przykład mieliśmy bardzo ciekawą historię dotyczącą praworządności i specjalny sprawozdawca, to taka dygresja, specjalny sprawozdawca ONZ-u do spraw sądownictwa wydał, pan profesor Diego Sayan, wydał raport na temat praworządności, to był 2018 rok. Bardzo krytyczny raport dotyczący w ogóle wymian głównie sędziów. I my zostaliśmy poproszeni o sporządzenie komentarza do raportu rządowego. Czyli to zasadą jest to, że organizacje międzynarodowe czerpią źródła, starają się stworzyć taki obiektywny obraz. Pani Rzecznik, proszę powiedzieć, czy wprowadzenie przepisów konwencji stambulskiej umożliwiło wprowadzenie zmian w naszym prawodawstwie, które z jednej strony umożliwiły stworzenie mechanizmów pomocowych w stosunku do ofiar przestępstw, to jest bardzo trudne pytanie, a z drugiej strony, ja sobie zdaję sprawę, a z drugiej strony też identyfikować pozwoliły w sposób prawidłowy zjawiska przemocowe. Powiem tak bardzo ogólnie. Na pewno konwencja stambulska była znaczącym impulsem, jeżeli chodzi o zmiany w prawie. No, przede wszystkim mamy telefon zaufania. Ten telefon zaufania jest bardzo ważny, coraz więcej, głównie kobiet. Chciałabym zwrócić uwagę, że konwencja nie dotyczy wyłącznie przemocy wobec kobiet, to jest znaczący procent, natomiast dotyczy również przemocy domowej. Poza tym i ten telefon zaufania to jest taki, powiedziałabym, SOS dla bardzo wielu kobiet. Poza tym policja została wyposażona w taką kompetencję do wydania nakazu opuszczenia mieszkania, miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy. To jest bardzo ważne. Konwencja nakłada bardzo wiele obowiązków na państwa. Przede wszystkim stworzenie takich sieci pomocy dla kobiet. W ogóle zmian w prawie, które by ujednoliciły definicję przemocy wobec kobiet. No i pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia, czy my w polskim prawie rozumiemy przemoc w taki sam sposób, jak rozumie to, jak rozumie się na gruncie konwencji. Oczywiście my wyłączamy przemoc ekonomiczną. Przemoc ekonomiczną, która ma konsekwencje niezwykle dotkliwe i to jest bardzo duży problem. Konwencja nakłada pewne obowiązki na pomoc dla organizacji pozarządowych, które zajmują się właśnie taką problematyką. No i tutaj znowu potykamy się o problem następujący. Organizacje pozarządowe, no to wymienię tutaj Centrum Praw Kobiet, za ten szalony akt odwagi i w czasie podpisywania konwencji przez prezydenta Centrum Praw Kobiet było systematycznie karane w różny sposób. Represyjność dotykała kontroli całego sprzętu komputerowego, odmawiania środków finansowych. I muszę państwu powiedzieć, tutaj może też powiem państwu, jak poczułam się
jeszcze w tej poprzedniej postaci, w formie zawodowej, strasznie dotknięta, kiedy Centrum Praw Kobiet nie dostało środków finansowych na pomoc kobietom, odmówiło tej pomocy, aplikowało Centrum do Ministerstwa Sprawiedliwości na równych zasadach jak wszyscy i odmówiono przekazania grantu. Jakie było uzasadnienie? Centrum Praw Kobiet nie dostanie tego grantu, dlatego że zajmuje się pomocą kobietom i w ten sposób dyskryminuje mężczyzn. No więc w konsekwencji chciałabym Państwu powiedzieć, że troszkę się zdenerwowałam i razem z panią prezes Nowakowską udałyśmy się z wizytą, ale jeszcze nie byłam jeszcze w rozmowie, że to było poza rzecznikiem, bo nie byłam jeszcze w biurze rzecznika. Udałyśmy się do ówczesnego sekretarza stanu Warchoła, który się tym zajmował. I na to pan minister Warchoł powiedział, no tak, rzeczywiście, no pani dyskryminuje tych mężczyzn, bo także to jest dość usprawiedliwione, że pani nie może dostać pieniędzy. Ale mówi, chciałem panią powiedzieć, że jest, a było to, nie wiem, 2016 rok, początek 2017, że Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że trzeba kobiety chronić, w związku z tym mamy zmiany, pokazał nam na piśmie, zmiany do kodeksu pracy, przepraszam, do kodeksu karnego. W kodeksie karnym pokazuje nam nową sankcję za gwałt 2016, 30 lat pozbawienia wolności. 30 lat pozbawienia wolności. Przepraszam, osłupiałam. Absolutnie osłupiałam. Ja mówię, jakie 30 lat? Skąd pan wziął to 30 lat? To są plany, które sukcesywnie będziemy zmieniali kodeks karny, a my w ten sposób musimy chronić nasze panie. Więc bardzo lubię właśnie też tę formułę, nasze panie musimy chronić. Więc to była taka naprawdę dla mnie, znaczy ja uważałam, że to projekt, który nigdy w ogóle nie będzie ani debatowany, ani w ogóle przy tym widziałam, ten projekt był tak obszerny, zmiany kodeksu karnego. On liczył kilkadziesiąt stron z uzasadnieniem, czyli to już było, to nie było tak rzucone z pamięci, to było już przygotowane. Ale wracam do tego pytania. No więc tak, kwestia wyłączenia właśnie przemocy ekonomicznej. Kwestia w ogóle samej przemocy i przemocy, która w świetle prawa polskiego dokonuje się, jest jak gdyby zlokalizowana przemoc domowa, zlokalizowana jest w miejscu, w którym dana osoba przebywa i sprawca przebywa, czyli, a bardzo często to jest tak, że ten sprawca wcale w tym miejscu nie przebywa, że ta przemoc musi obejmować również sytuacje, w których te osoby wspólnie nie zamieszkują. Jest bardzo, jeszcze mówię o tych sprawach, które wymagają zdecydowanie dogłębnych badań, to są przede wszystkim zbieranie danych statystycznych dotyczących przemocy, zdezagregowanie tych danych, bo proszę Państwa, cały problem polega na tym, że jeżeli władza raportuje to do organów międzynarodowych, władza na ogół posługuje się danymi zagregowanymi, z których nic nie wynika. Tutaj kolejna dygresja, bardzo przepraszam. Jak Państwo wiecie, zajmuję się również sprawami tortur. No i ostatnio była dyskusja dotycząca raportu CPT o jednostkach policyjnych. To jest raport ad hoc CPT. I odpowiedź rządu
W 2019 roku skazano pięciu funkcjonariuszy za naruszenie nietykalności i tak dalej. Dalej się mówi, że postępowania były wdrożone wobec tam 500 funkcjonariuszy. Tylko pod nazwą 500 funkcjonariuszy wrzucono również urzędników. I to jest, jeżeli się nie wniknie, a jeżeli organ międzynarodowy czyta, mówi, aha, 500, znaczy się